Paweł powrócił. Dobra, biegnij, nie udawaj. Jesteś tylko głodny, ranny, smutny i zmęczony. Dobra. Jesteś ranny, krwawisz, weź apa. O, od razu biegnie, człowieku. Nie reklamuj. Mogę już zapłacić. Nie. To już tak nie widzę reklam na twoim kanale żadnych. Jakoś też zbytnio. Wiem, że ty. A to czasem są, czasem nie. Rozumiałem właśnie o papie. Dobra, Bruno, ty idź spać, a inni opierdalać. Okej. Paweł, zdrowiej. A ty będziesz mógł chodzić ze mną na instancję? Tak. Tylko wiesz, że ciężko by było z tym ekspem wtedy. Czemu? To była różnica poziomów. Z lata i do gitary. No i gitara. Lata do gitary i gitara. No. Dobra, Bruno, ciśniesz? A właśnie ogólnie u mnie się chociaż raz przycięło albo coś? No. Czasami się widzę taki spadek FPS-ów, ale to czasami tylko. Dobra, koniec dnia. Dobra. Tyle tak się zamyśliłem, bo coś liczyłem. Dobra, z lata tym razem ty poszukasz sobie zapasów. Ale na pewno nie w hotelu. Czemu nie? No, bo właśnie stamtąd uciekałem. Dobra, to gdzie by pójść? Magazyn. Okej. Okay. Lata, magazyn. Już na wszelki wypadek. Gdzie ja mam nóż? A, dobra. Bo ja zamiast patrzeć w broń, to patrzyłem w tym, w ekwipunku. Ale zima. Chyba tutaj wszystkich zabiłem. Ale wolę się upewnić. Znaczy nie, tam to nic zbytnio nie będzie. Chociaż... się zobaczy. Mam i tak sporo czasu. A do której możesz być? 22. No bo... trzeci. No to trzeci to są. Z lata, zobacz co tam jest ciekawego, co my zostawiliśmy. Czy w ogóle chcesz, żebym był? Czy nie, no możesz wyjść, nawet do pierwszej. Dobra, z lata, szukamy zapasów. Dobra, biegniemy. Okej. Okay. A, tylko w jednym miejscu jest. O, mi nawet lekko zaczyna przycinać.
Dobra. No to... do wyjścia. Czy by wziąć piłę? Kurde. Dwie by się przydały. A dobra, wezmę. Dobra, to nagram jeszcze ten odcinek i zrobię kilka minut przerwy na... w live'ie. Też dlatego, żeby była dobra jakość i żeby się nie ciało. No i w sumie też na szybko kolację sobie zrobię. Dwudziesty dziewiąty dzień, okej. Okay. Czyli innym słowem... Jaki był twój rekord? Znaczy tutaj rekordów nie ma zbytnio. A to gdzie, no nie? Ile ty przetrwałeś najwięcej? Koniec wojny, 47 dzień. A to łatwo przeżyć. Zwykle tylko jednego trasy. W sumie dwa razy już tak miałem. Dobra, Bruno, upich ci coś. Pięciu osobom. Dobra, pięć to by było, okej. O kurde, ale zimno. Kurde, tak zimno, że wezmę, naleję sobie picia do kubka i potem kurde z tego będzie lód. Jak za długo będzie. Kurde, 4 stopnie. Zamiast zupadną to będzie lód. Będzie można lizać ten lód. Lód zupa. Lody o smaku zupy z mięsem. Dobre to by było. Kurde, czasem się tak zastanawiam, że po co ja aż tyle odcinków nagrywam. Bo ogólnie czym więcej odcinków, tym mniejszy procent filmików moi widzowie oglądają. Rozumiesz dlaczego? No. A jakbyś tak zaczął bardziej się skupiać na jakości filmów, nie wrzucałbyś ich tak często, no nie? I byś... to by ci może skoczyły wyświetlenia. No możliwe. Gdzież z drugiej strony też mam... dosyć dużo do powiedzenia, bo w odcinkach już tak nie mam, że nagle pauza. Może chwilę jak akurat coś gadają lub coś się dzieje i lepiej się nie odzywać. Ale tak się zastanawiam. Czy to by właściwie pomogło, bo załóżmy... wiele innych youtuberów. Załóżmy nawet Sushibo. On gra 7 godzin dziennie. No patrz, ile ma wyświetleń. No. Właśnie się nad tym zastanawiam. Jak to by było? Tyle, że ogólnie ja mam także załóżmy, czy tam Rock, czy Lojo, no wiem, oni też montują dodatkowo filmik, ale intra i fun moments to ktoś im robi. A u mnie to akurat intra i te wpadki z gier to ja sam. Kurde, sobie kupić. Chociaż drewno jest ważniejsze. No chyba, że mam jeszcze coś na sprzedaż. Raczej nie.
13 z mam level. Chociaż to jeszcze mam, no tak. Zapomniałbym. Chociaż też możliwe, że tak, że inni się zrażają moimi starymi filmikami. Jak ja kiedyś nagrywałem te 20 filmików, ma chujową jakość. Ale ogólnie nie chciałem usuwać tylko po to, żeby pokazać, jak ja kiedyś nagrywałem, a jak teraz nagrywam. Kurde, wszyscy się najedzą. Dobra, jeszcze tylko dwie osoby. Dobra, Paweł, idź się nawpierdzielaj. Głodny, lekko chory, lekko ranny. No właśnie, Bruno. Jest za zimno, kurde, to... Dobra. Bruno idzie ogrzać. A właśnie jeszcze jedna rzecz. Czy wszystkie okna... Tak, zadyskowałem. Kurde, mam nadzieję, że Paweł wreszcie wyzdrowieje. To poczekam przez chwilę, zobaczę ile będzie stopni. No właśnie, w radiu posłucham, o co się rozchodzi. Wzrosła liczba ofiar śmiertelnych, okej. Co? Wzrosła liczba ofiar śmiertelnych. Niedobór papierosów. Fajna muzyka. Jest zimno. To się dowiedziałem, no. Ile jest zimno? 2 stopnie. O, wreszcie. 10 stopni. 13. 14. To dalej za zimno. Właśnie, nigdy tutaj nie próbowałem stworzyć dwóch piecy. Może to pomoże. Ciekawe. Okej, lekko chory, lekko ranny śpisz. Ty szukasz zapasów, czuwasz. Czuwasz i śpisz. Kurde, gdzie jest ten zaciszny dom? Fajnie się ich tam okrada, bardzo łatwo. Tak teraz sobie wyobraziłem, jak to brzmiało. No, fajnie się ich okrada. Dobra, niewielka kamienica, dom publiczny. Nie, hotel nie, pierdzielę. Nie ma 5 gwiazdek. No. Jak kurde mają taką dziurę. Dobra, ale posterunek wojskowy. Ale cały świat pogrążony w tym wojnie? Nie. Cały kraj. A kraj? No, bo wojna domowa. A ciekawe, w jakim kraju to się dzieje. Ech. Właśnie nie pamiętam. Kurde, muchas gracias wojskowy. Uważaj, to teren wojskowy. Lepiej, żebyś miała dobry towar na wymianę. Dobra, się zobaczy. Aha, przejrzałem 3 sterty. I w każdym same śmieci, same śmieci, same śmieci. Znaczy nie, w jednym coś tam. Część elektryczna. Co chcesz za część elektryczną? Maczetę. Drogi Bojanie, część elektryczna za wodę, za 2, za 3. Nie. Następnym razem przynieść więcej gorzałego obywatelstwa.
Dobra, panie, idź pan. Idź pan w pizdu, ja chcę tutaj przeszukać. Dobra, nie przepraszaj, tylko idź. Okej. Ty nic nie widzisz. Ty właśnie, czy można się tu zakraść? Nie, nie chcę wkurzać wojskowego. Pod makaramin jeszcze. Dobra, spokojnie, człowieku. Wystarczy tylko raz. Jeszcze z wynocha, wynocha, kurde. Trzydziesty dzień. W sumie ten dzień i robię przerwę 5-10 minut. Dobra, dwie części elektryczne. Sweta chyba zaczyna się kiepsko czuć, no. Panie. Lekko chora, okej, dobra. Ten tylko głodny. Ten głodny, zmęczony, to idź spać. Ten lekko ranny, okej, zajebiście. Ta zmęczona, idź spać. A Bruno znowu sobie siedzi. Dobra, to trzeba ocieplić chatę. No tak trochę. Bo raczej 8 stopni to nie jest za dużo. Ciekawe, czy Raku pamięta, że ja nagrywam ogólnie. Bo Raku miał też nagrywać ze mną, ale miał problem z kompem. Coś nie tak miał. I wszystko pousuwało mu się i musi od nowa wszystko instalować i tak dalej. I od nowego tygodnia będzie nagrywać. Dobra, Bruno. Kurde, mogłem tu dać fotel. Byś przynajmniej, no, byś się ogrzał trochę przy piecyku. Kurde, dalej się zastanawiam nad tym, czy jeden filmik dziennie. Kurde, tak się przyzwyczaiłem do tych dwóch, że... Ale w sumie ogólnie się zastanowię nad tym. Dobra. Się zastanowię po odcinku. Okej, okay, robi się zimno, no to wiem. Kurde. Dawaj, okej, okay, to najpierw ten wbij. Niech ci będzie dookoła. Dobra, nic ci nie złapało. Z lata, idź grać. Anton, idź sobie usiąść. Dobra, tylko dwie osoby. Lekko chora i lekko ranny. Dobra, koniec dnia, czy... Albo nie, lepiej poczekam. Dobra, koniec dnia, najwyżej. Oczywiście, 11 stopni. Ty śpisz? Ty śpisz? Ty szukasz, ty czuwasz i ty też czuwasz. Dobra. Gdzie by pójść? A może kościół? Aha, pytałem ci, o kurde, panie. A dobra, zabiję ich za to. To idzie?
Nie, ty nie. Dobra, wyczuwacie. Okej, zabiście. Dobra, mam nadzieję, że znajdę jakieś części, żeby piec stworzyć. Dobra, nie biegaj, nie biegaj, ktoś tam musi pewnie być. No i jest. Powoli, powoli, nie śpiesz się. Ile spokojnie jak na wojnie. Tak zastanawiam, skoro zabili księdza, to gdzie kurde ksiądz leży? I fajnie swoją drogą, fajnie się tutaj zabarykadowali. A po co ci ta wiadomość? Bo może by coś miał przy sobie. Jak go kiedyś zabijam, no to miał trochę rzeczy. Albo księdza. Przynajmniej widział. Tak, bo jeden z kolesi. Powiedział, że wszystko w porządku, wszystko dobrze, nic ci nie zrobimy. Ja poszedłem piętro niżej i nagle przed mnie zabił. To ja potem zrobiłem wedetę i... chowaj się, dobra. I zabiłem tamtego kolesia i dodatkowo księdza, bo był blisko. O, ktoś za mną idzie? Nie, ależ skąd? I sam do siebie jeszcze. Uspokój się, nikogo tu nie ma. Skąd wiesz, że są do siebie? Bo jest tylko jeden. Ale człowieku, na wojnie to byś gadał nawet... Byś gadał sam do siebie, byś odpowiadał, jeszcze byś posłuchiwał, jak sam ze sobą rozmawiasz. Mało zapasów, ale cóż. Dobra, kobzile, o kurde. To se trochę pokopiesz, ale dobra. Masz czas, masz czas. Gdybym tylko miał jakąś łopatę, dokładnie. Ej, wiesz co? Ogólnie coś mi się wydaje, że live mi dużo pomogło, bo zobacz. W piątki, w soboty będę długo nagrywać. Od 21 do 24, możliwe, że do 1 nawet. I to będzie na sporo odcinków, czyli jakby przez te dwa dni będę nagrywać odcinki na tydzień nawet. Czyli jakby codziennie jeden odcinek z live'a, jeden odcinek normalnie. Tylko, że jeszcze fajnie by było, gdyby jeszcze na live były osoby, to bym odpowiadał, wtedy bym miał więcej tematów do gadania. No. Na przykład setu. Tak, znowu bym napisał zjedz węgiel. Ja to niego, że zadawać jakieś pytania, a on do mnie zjedz węgiel. Challenge. To w sumie jako pytanie, zjesz węgiel, to... Nie, chociaż zawsze musi być ten pierwszy raz. Jakbyś zjadł węgiel, to by go przeczyściło, to porządnie. Reklama węgla. Węgiel na wszystko. Nawet na przestrzeni. Dobra, kop tą dziurę szybciej. Czemu kopić dziurę? Bo tam na razie lepiej nie iść. Ale czemu kopić dziurę?
Znaczy, tak, tylko mówię. Przekupuję gruz, żeby się przydostać. Nie wiedziałem, że aż tak długo to będzie trwało. Dopiero 2/3. Dobra, trochę to zajmie jeszcze. Aż tyle mam rzeczy, kurde. Prawie nic. Chociaż strzelby można zrobić, to już coś. Dobra, a spokojnie, zdążę tutaj przeszukać, kurde, nawet, a nie, tutaj piła by się przydała, tutaj też by się przydała piła. Tutaj, kurde, jakby tutaj ciemno, to nagle jasno. Dziwnie to trochę wygląda. Okej, przekopałaś? Śmiałbym się, kurde, gdyby się okazało, że oni są tutaj uwięzieni za tym gruzem. Kto? Ksiądz. W ogóle w opisie jest, że ksiądz zaginął, ale mi się wydaje, że zginął. Znaczy, że go zabili. Okej, uciekaj. Ty jesteś w katedrze? Niewiele... Mhm. Dobra, uciekaj, niewiele czasu. O kurde, pół godziny. Zdążysz, wierzę w ciebie. Aha, jeszcze dookoła. Oho. Panie, to znaczy pani. No i nie zdąży. No i wziął i nie zdążył. Czwarta 59. Ale nie piąta. Czyli to dobry znak. Chociaż ciekawe, co by się stało, gdyby nie udało się... O, zimne dni minęły, kurde. A ja zbieram na piec. To se kurde... Dobra. Na pewno kiedyś tam wróci.